Uchylenie wyroku uniewinniającego Adama Darskiego to bardzo dobra informacja. Powód jest niezmiernie prosty. Jeśli bowiem zapisaliśmy w systemie prawnym, także w kodeksie karnym, że uczucia religijne osób wierzących są chronione, no to trzeba to prawo realizować. I jest oczywiście pytanie, czy powinniśmy chronić uczucia, czyli sferę, no jednak bardzo niezdefiniowaną. Moim osobistym zdaniem lepiej byłoby bronić nie tyle uczucia, ile symbole religijne, tak jak nie chronimy uczuć narodowych, tylko symbole narodowe. Za spalenie flagi, także flagi innego państwa, można trafić pod sąd. I wydaje mi się, że podobnie powinno być z rzeczywistością religijną, która odsyła nas niekoniecznie w przypadku tych, którzy nie wierzą, do bóstwa, ale na pewno odsyła nas do rzeczywistości transcendentnej, do tego, na czym ufundowana jest rzeczywistość immanentna. Skoro tak, odsyła nas, można powiedzieć, do pewnej transcendencji, która pozwala zachować normy i zasady, na których zbudowana jest demokracja. Skoro tak, to powinniśmy bronić symboli religijnych. Podkreślam, nie tylko jednej religii, nie tylko chrześcijaństwa, ale także innych systemów religijnych. Nie tylko przez szacunek dla ludzi wierzących, ale przede wszystkim przez świadomość, że demokracja, z której wyjmiemy wartości, także wartości religijnej, przekształca się, jak mówił Jan Paweł II, w jawny lub lekko zakamuflowany totalitaryzm.